Robaki, nazywane również długopłetwcami, należą do rzędu walenii. Rozmiary tych morskich ssaków są naprawdę imponujące. Dorosłe humbaki osiągają od 14 do 17 metrów długości. Ich waga może dochodzić do nawet 65 ton. Najczęściej humbaki żywią się małymi rybami oraz krylem, czyli skorupiakami z rzędu pancerzowców. Najpopularniejszą metodą zdobywania przez nie pożywienia jest polowanie w stadzie. Humbaki otaczają ławice z boku oraz z dołu, tworząc zaciśnięty krąg. Następnie kilka osobników dezorientuje ławice poprzez wyskoki nad wodę, jednocześnie uderzając ryby ogonem, mierzącym nawet 3 metry długości. Kiedy ryby nie mają już drogi ucieczki, następuje bezpośredni atak. Humbaki podczas jednego polowania potrafią zjeść nawet kilka tysięcy ryb. Naukowcy przez lata badali, w jaki sposób humbaki polują w głębinach oceanicznych. Powszechnie wiadomo, że walenie mają bardzo słaby wzrok, a na dnie oceanu panuje mała widoczność. Dopiero zespół amerykańskich badaczy, którym kierowała dr Susan Parks z Uniwersytetu w Syracuse, wyjaśnił tę naukową zagadkę. Naukowcy obserwowali populację humbaków żyjącą w rezerwacie Stellwagen Bank National Marine Sanctuary. Uczeni odkryli, że humbaki namierzają swoje ofiary dzięki odbieraniu wskazówek akustycznych oraz procesowi wokalizy. Jest to rodzaj śpiewu polegający na wykonywaniu melodii opartych na jednej samogłosce. Badania na ten temat zostały opublikowane przez popularne czasopismo naukowe Scientific Reports. Zespół analizował różnice w wydawaniu przez ssaki dźwięków podczas polowań w stadzie oraz pojedynczo. Odczyty z urządzeń badawczych pokazały, że w czasie samotnych polowań humbaki wydają bardzo ciche odgłosy. Natomiast kiedy polują grupowo, ich dźwięki są głośne i rytmiczne. Podczas samotnych polowań humbaki wydają ciche dźwięki, aby nie zwabić innych wielorybów, które mogłyby odebrać im pożywienie. Początkowo uważano, że sekwencje dźwiękowe wydawane przez humbaki służą do wabienia samic. Teoria została obalona, gdy dowiedziono, że odpowiadają na nie również samce. Zespół badawczy z Uniwersytetu w Syracuse ustalił, że za pomocą rytmicznych, porównywalnych do śpiewu odgłosów, humbaki komunikują się z innymi waleniami. Udowodniono również, że wydawane przez nie niskie odgłosy dezorientują ryby podczas polowań. Obecnie na świecie występuje około 80 tysięcy humbaków. Ssaki te żyją we wszystkich oceanach, a nawet niektórych morzach. W 2008 roku mierzący ponad 12 metrów humbak został zaobserwowany w wodach Morza Bałtyckiego.